Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Forever i zapraszam Was na kolejny filmik z CESA na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj taki troszkę właśnie troszkę analizy, ale bardziej tutaj chciałbym zobaczyć, jak gra e, gracz, który ma ponad 10 tysięcy e, godzin w CSA. Wybrałem akurat e, gracza Xarte, ponieważ już wam pokazuję e, o co chodzi. Grasz ten na dzień, w którym e, nagrywam ten filmik e, ma ponad 10 tysięcy godzin, no 10 300, bez tych 28. E, I tak. Pierwsza rzecz, która akurat oprócz ilości godzin w cs się rzuca w oczy, no to poprzednie drużyny, w których grał, między innymi właśnie NC i Rokat. Wcześniej był też w Encore i w tym Encore był bodajże chyba 3 czy 4 razy, wiecie tak po prostu skakał sobie pomiędzy drużynami. W NC ostatni raz był to rok 2016. No i obecnie gra w e, SJ Gaming. Także. Myślę, że tutaj też wybrałem taką mapkę e, New, której w ogóle chyba żeśmy nie ogarniali e, w tych analizach. Nie patrzyliśmy jak gra, jakikolwiek z graczy No i demko, jak widzicie, z Faceita'a. Wiadomo, brałem też e, takich graczy, żeby miał. E, żeby ten level był e, wysoki. No bo wiedziałem, że im wyższy level, tym troszkę wiecie, to idzie z ilością godzin w. E, CS-ie. Jak możecie zauważyć, taka ciekawostka: Xarte jest zaraz za yu za Czyli on otwiera, tak jakby drugą dziesiątkę Facita. Ma w obecnej chwili 11 miejsce, jak dobrze pamiętam. No i wydaje mi się, że to jest gracz, który, którego naprawdę można fajnie poglądać. No i zobaczymy, czy faktycznie będzie co oglądać. A zakładam, że że tak, w końcu tyle godzin, taki poziom i tyle drużyn takich, można powiedzieć profesjonalnych już przejechał no, doświadczony gracz Zobaczymy też przy okazji sobie, ja bardzo chętnie zobaczę jak oni grają właśnie na tym Niuku, ponieważ jest to mapa która, której prawie w ogóle chyba na na matchmakingach nie gram no wiadomo, że z randomami naprawdę bardzo ciężko się gra. Jak do tej pory, to nie była, że tak powiem, jego, yy, jego początek meczu. Nie był zbyt dobry. Dostawał yy, głowy. Zdobył tylko jednego fraga, ale wiadomo, ten meczek. Nie, nie chcę wam spoilerować. Yy, będzie, będzie naprawdę tutaj spory zwrot akcji i se, chcę zobaczyć jak. Gra tutaj z XM -em to ta autopompka. Dzięki niej będzie mógł naprawdę sporo hajsu zarobić, jeśli zobędzie, przynajmniej te, te dwa fragi. No ale no, <laughs> widzicie. Timing, timingiem. Odwraca się, się w lewą stronę, i w momencie, kiedy wy lecicie myszką w lewo, no to gość wychodzi wam z prawej. Typowe, nie? Jak już możecie zauważyć, jest to gracz, który gra mniej więcej w obrębie yy, tego bombside'u, B tam rampy. Zdarza mi się okazyjnie wchodzić tutaj na heaven. I patrzenie albo właśnie z na Outside. Uuu, spoko z digielka. No, Digel to jest taka broń, która, na której. No, chcąc nie chcąc, wybaczcie, ale na diglu nie można polegać. Mimo że jest powiedzmy celownik na, na hedzie no to zdarza się, że ten head po prostu nie wpada. Ten digielek potrafi naprawdę być kapryśny. I w użytku jest to jedna chyba jak nie najtrudniejsza broń. W całym CSGO No ale dwa fragi jak najbardziej zdobył. Podniesie sobie kałaszka po przeciwnikach, no i można, że tak powiem, już zaczynać robić kombek. De facto, niuk to chyba jest mapa taka w 53% może CT. Kiedyś przed tymi zmianami, zanim był ten taki cukierkowy niuk, taki kolorowy jak teraz widzicie, była wcześniej taka stara wersja tego niuka, i tam po prostu po stronie terror zrobić kombek było naprawdę. Mega trudno. To był nie lada wyczyn, żeby po terror wrócić w całym meczu. Kiedy graliście w CT mogło być na przykład 14-1 I zdarzało się, że mecz kończył się na przykład remisem. Albo 16-14, jakoś terroryści udało mi się tam powiedzmy zremisować. czy znaczy, Terrorystom po zmianie połowy, o to chodzi. Potem któraś z po prostu popełniała, popełniała błąd i Przeważnie to były remisy albo takie wygrane wiecie do do 16, 14, 16, 13, coś takiego. Także naprawdę ciężko było grać po, po stronie ter na tym starym niku. Jak na razie nie mieliśmy niestety dużo okazji do tego, żeby sprawdzić faktycznie, jak, jak ten Ksartę strzela. No oprócz tych dwóch fragów z Digielkiem. Też jak na razie movement ma taki można powiedzieć, no normalny, ale jeśli chodzi o y, czas, czas reakcji. Jest naprawdę e, spoko Tylko wiecie, akurat trafiam na takie, e, takie momenty, gdzie po prostu on dostaje głowę Kiedy chcę go pochwalić, że dobrze, e, że dobrze gra, coś dobrze robi Albo dobrze coś chce zrobić No to nagle, bum, leci bania ja Zobaczył chyba kawałek modelu Tym flashem fajnie, że tak powiem Skupił, skupił przeciwnika po lewej stronie, żeby móc tego najda mu tak, jakby pod nogi rzucić. No i w końcu kolejne dwa fragi zdobywa. Wziąłem też taki mecz, gdzie akurat tych fragów troszkę ustrzelił, więc żeby, żebyśmy po prostu wiedzieli, jak on gra, jak strzela i tak dalej. I właśnie wspomniałem wcześniej o jego momencie. Nie jest to taki, wiecie, movement typu y, Stewie, czy, czy na przykład simple, że, wiecie, po prostu on tam skacze, robi jakieś, jakieś strajfy, coś tego typu. On już jest, wiecie, y, graczem taki już y, ze starzem. Po prostu bez takich skoków, bez y, naciskania typu co chwila kuku, zmiana broni na pistolet i y, 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 na kosy z powrotem i tak dalej. No, tutaj już było niebezpiecznie. No i troszkę wydaje mi się ciutkę za agresywnie, można było to zagrać y, trochę bardziej defensywnie, tym bardziej, że było tutaj y, trzech teammateów, a tam czterech terrorystów, więc szkoda taką głupią rundę tracić. Ale wiecie, nie, nie mi oceniać co robią dobrze, co robią źle, y, ja wiem, że gracze, powiedzmy, oglądający streamy na przykład kiedyś Virtusów często akurat pisali, że jak zrobili coś głupiego, no to wiecie, pouczali prawda? No, ale wiadomo, że oni grają zdecydowanie lepiej od nas. Jedynie co można to po prostu zasugerować, co można byłoby zrobić inaczej. Nie wiadomo też, o czym akurat Xarte w danej chwili myśli. Jak oni się komunikują ze swoimi teammateami, ze swoimi kolegami z drużyny. To też jest naprawdę bardzo ważne. Nie wiem, czy ten drugi akurat. Pan, można by to go Hugo. <grych> czy akurat on go widział. Za, za tymi, za tymi barierkami, ponieważ to jest akurat naprawdę spoko miejsce, no z tamtej strony Zobaczyć tam gracza, no nie jest pewnie łatwo Także wybrał sobie całkiem spoko spota No i też ksertem tak jak nie wiem czy wspominałem, ma już swój wiek, no na pewno to nie jest Stewie, tak? Tylko już, że powiem troszkę starszy gracz, więc no, już refleks może być nie, nie ten. Stąd też pewnie brak na przykład jakiegokolwiek takiego fikuśnego movementu bez żadnych jakichś tam strajfów, banych hopów i tak dalej, tylko po prostu ksart polega na swoim, na swoim aimie i na podejmowanych przez niego decyzjach. No to skanuję lewą stronę, bo tam często akurat terroryści się ustawiają z tej strony, wiecie no bo jak CTKi skanują, no to głównie pociski lecą tutaj ewentualnie na to przejście, a tutaj można być w miarę bezpiecznym stąd akurat to, Te skany padają Na tą stronę I teraz jak zostało 3 na 2 Szczerze nie wiem czy tamto ściankę da się skanować Dobra jest jeden A tutaj nie wyłapał go Tą ścianę? Zobaczcie. Nie, nie wiem, ciężko powiedzieć, czy, czy da, się, da się tą ścianę skanować, czy nie. Absolutnie nie mam bladego, bladego pojęcia, no bo strzelał ewidentnie w to miejsce. Kurde, ciężko powiedzieć. I tutaj też taka jedna sprawa. To, że facet ma ponad 10 tysięcy godzin w CSGO nie oznacza, że będzie na pewno miał jakiegoś, nie wiem, robot aima, że po prostu będzie Strzelał i robił same one-tapy, jak na przykład Scream. Czy, czy Stewie, czy będzie robił jakieś no-scopy, no same headshoty z awki, jak Simple. Nie no, godziny same, że tak powiem, same się nabijają. Więc to nie ma tak jakby znaczenia, czy ktoś ma 7000 godzin. Chociaż zobaczcie, że mimo, że akurat tyle godzin ma, no to. Aimowo, no wydaje mi się, że niektórzy gracze, nie obrażając oczywiście Xarty. wydaje mi się, że gracze mający powiedzmy 6000 godzin, 5000 godzin, że zdarzają się takie perełki, które mają i mogą mieć lepszego Aima niż Xartę, Przede wszystkim dlatego, że to są zdecydowanie młodsi gracze. To po pierwsze. Po drugie, tak jak mówiłem, że godziny się nabijają i ilość godzin nie oznacza, że ktoś ma więcej godzin i będzie lepszy. To absolutnie nie ma żad, żad, że tak powiem, żadnego wpływu. No bo wiecie, są też konta smurf, prawda? Ktoś ma, 30, nie wiem, 300 godzin, a gra lepiej niż ktoś, kto ma 2000 godzin. No bo na przykład ma nowe konto. Oj, oj, oj. To jest właśnie przykład takich, można powiedzieć, głupich decyzji troszkę. Wspomniałem Wam wcześniej, że Niuk to właśnie taka. Teraz bardziej zbalansowana mapa. Jak widzicie, jest wynik 10:10. 10. No, ten smok na głęboko może oznaczać, że będą podjeżdżać w ten domek. Mogą go zająć od środka, tak jak właśnie widzimy tutaj jednego, e, chyba, a nie, był, był chyba bardziej za ścianą, można powiedzieć. Wydawało mi się, że wchodzi w ten domek. Ten, który akurat stoi. E, w tymże miejscu myślę, że on do domku tego wchodzi. nie będzie chyba szybki Szybkie zajęcie Bobside B. Teraz już plancik napewniaka. Słuchać wenty jednego. No właśnie I znowu strzela w to miejsce, czy. Tak, da się to skanować. Szczerze nawet nie miałem pojęcia zielonego. Kurde, dobra, dobra informacja, no bo strzelał tutaj, poleciał tutaj, idealny, że tak powiem ten sam pattern spraya, nie tak jak w poprzedniej sytuacji, gdzie posprejował i po prostu jedna kula tylko przyszedł w dodatku, nie tam gdzie akurat strzelał, ale spoko, no wiedzę facet ma, tego mu zabrać nie tak jakby nie można, to trzeba mu przyznać. Zastanawiacie się pewnie, czemu oni co chwila te drzwi rozwalają tym najdem. No, wiecie, można co prawda zrobić dziurę w tych drzwiach. No, fajnie przeskonował przez smołka. Można zrobić dziurę w tych drzwiach, ale wiecie, no lepszy, lepszy przestrzał, lepszy widok ma się, kiedy te drzwi są w ogóle rozwalone. A jajaj, wydaje mi się, że gdyby wychylił na, na szybko. Zamiast y, wyjmować te granaty, to wydaje mi się, że miałby szansę po prostu go. Ustrzelić, mimo że tamten się spodziewał, że ktoś wychyli jeszcze. O, spoko smok, zobaczmy jak on leci. Mamy tutaj na zajęcie Kurde, tych smoków na tym mniku trzeba się po prostu nauczyć. To jest magia. I w tej rundzie naprawdę sporo fragów zdobędzie. O, tutaj zobaczcie, że Cetek bardzo blisko za tym smokiem. Usłyszał krok chyba. No. Idealnie się wcelował. Tutaj tylko dźwięk, tak jakby zrobił robotę. Usłyszał gościa, że, wiecie, tupnął, po prostu tamten tupnął raz. I to Cetek popełnił straszny błąd. Tutaj refleksem refle refle się, że tak powiem, hmm, wykazał. Ale to nie on zdobył fraga, tylko ee, KHRN. Nie wiem jakiego nich się czyta. O, to jest takie. Tutaj już można robić akurat dziurę. To się opłaca. Oho, patrzcie. I, to, i tutaj. I to jest e, sytuacja, w której, tak jakby pierwsze skrzypce gra, e, jego doświadczenie. jest piękna. Najpiękniejsza runda chyba w tym meczu. Nie no, ko kozak. Kozak, runda. Za zakładam, że... Yy, większość z nas pewnie już zdobyłaby tego pierwszego fraga. No i z tamtym przypadku by byśmy się po prostu musieli z nim męczyć. Wydaje mi się, że ja bym tak nie zagrał. Mimo, że wiecie, oglądając... O jej ale... Najdzik, pod swojego. Wydaje mi się, że oglądając demko, to wiecie, to wydaje się takie, takie, pro, takie oczywiste, kurde, że przeżył przeszed, przy nim cetek, że taki, wiecie, taki full control, prawda? Ale gdybyśmy grali taki mecz, jeden z takich ważniejszych meczów, no to wiecie, dochodzi stres, no i ten stres potrafi przyćmić naprawdę decyzje, jakie podejmujemy. Na spokojnie można było podjąć powiedzmy inną decyzję, jeżeli w takiej sytuacji. Ale to tak jak mówię. Tutaj robi już yy, robotę, doświadczenie. To, że gra tyle czasu, tyle lat już w cs Na pewno nie tylko go, ale też wcześniejsze wersje. To sprawia, że Facet ma nerwy ze stali. Musi grać spokojnie, bo jeśli się zestresuje, no to mi się pogorszy. Jeśli aim się, aim się pogorszy, no to nie zdobędzie ważnych fragów. A wiadomo, jeśli nie zdobędzie ważnych fragów, no to mogą mnie wygrać rundy i w efekcie meczu. Jest 3 na 3 teraz, mają do dogodną sytuację. Oj oj No nie spodziewali się dwóch tutaj akurat z drzwi. Ale ten KHRN spokojnie akurat tutaj ugrał całą rundę. Fajnie to wyszło. No i mamy moi drodzy ostatnią rundkę. I tak jeśli chodzi właśnie o, o to jak gra y gracz który ma 10 tysięcy godzin Wiem, że mogliście się spodziewać czegoś innego. Jakichś większych head headshotów, jakiejś, nie wiem. lepszego aima, lepszej reakcji. Nie wiem, jakiejś super akcji po prostu. Albo Aesików i tym podobne. Ale. Powiem szczerze, że, że ace'y nie, nie są nie są w zupełności. zupełnie potrzebne w ogóle w CS-ie. Znaczy, wiadomo, zdobyć ace'a fajnie, ale. Nie, nie ace, że tak powiem. Wygrywają mecz, tylko gra drużynowa i to jak po prostu ci wszyscy gracze grają teamowo. Także naprawdę meczek bardzo fajny, 22 fragi, wynik 11:16, no i cóż, no mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Zobaczyliśmy jak gra gracz, który ma ponad 10 tysięcy godzin w CS-ie, jak to wygląda. Zobaczyliśmy sobie mapkę Deniung, czyli jedna z takich można powiedzieć map, które no bynajmniej na matchmakingach w moim przypadku nie są, że tak powiem rozgrywane. No i cóż no, ja się z wami żegnam. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego materiału, pozdrawiam was bardzo mocno, pozostajcie jak zwykle forever young. I teraz powinny lecieć, wlatywać materiały, wydaje że codziennie o 21 czy tam 21.15, także jeśli Czekacie na takie nocne materiały do czy tam do kolacji, czy do podusi? To bardzo serdecznie zapraszam. Jak widzicie, mam tutaj dwa suprimy, więc wątpię, że uda mi się, że jak powiem, w jednym materiale sklecić mecz, gdzie mam awans do Globala i awans do Suprema. Wydaje mi się, że to będą dwa osobne materiały. No i pierwszy to prawdopodobnie będzie Wingman, bo dawno nie gram, a nie chciałbym, żeby ranga mi zniknęła. Także czy to wrzucę? Wydaje mi się, że to wrzucę chyba po, po Wingmanie. Znaczy, wingmana, raczej. Znaczy, o Jezu, ten filmik wrzucę po skrzydłowym, o, na kanale, także to tyle, dziękuję serdecznie, no i do następnego razu. Pa, pa!